W dzisiejszym filmie z Sons of the Forest znajdziemy wszystkie nowe przedmioty z nowej aktualizacji, ale najpierw trzeba podnieść coś, co ominąłem poprzednim razem i było to wczoraj, czyli siekiera strażnicza. Nie mam pojęcia, czy ona się przyda, czy nie, ale jest to kolejna rzecz, którą warto po prostu mieć w swoim ekwipunku. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Przedmioty oczywiście standardowo muszą się załadować, bo troszeczkę tutaj to trwa, a wy w tym czasie zostawcie lajka pod tym filmem, jeżeli podoba wam się seria z Sons of the Forest, ponieważ będę miał dość takie ciekawe pytanie. Jutro jednak pojawi się taki specjalny odcinek Sons of the Forest, także mam nadzieję, że go nie ominiecie, to subskrybujcie po prostu kanał, żeby właśnie tego nie zrobić. I słuchajcie, zastanawiałem się nad pewną rzeczą. Czy nie lepiej byłoby, bo teraz aktualizacje będą co dwa tygodnie i raczej kolejne filmy z Sons of the Forest będą właśnie działały w ten sposób, że będziemy pokazywali, czy to solo będę pokazywał, czy to z Admirosem, rzeczy, które się po prostu w grze zmieniły. I wiadomo też, że pełna wersja gry będzie dostępna za jakieś pół roku, może 7 miesięcy, może 8 miesięcy. Twórcy sami chyba do końca nie wiedzą, ile dokładnie potrwa ten Early Access. I moja propozycja jest taka, żebym jakby sprawdził wszystkie nowości w tej aktualizacji i później zawiesił serię do momentu, w którym wyjdzie pełna wersja i wtedy wrócimy sobie z Admirosem, czy na tym save'ie, czy po prostu od samego początku, bo z tego co rozumiem, wątek fabularny będzie przebudowywany, będą dodawane nowe rzeczy. O Jezu! Co jest? Nie spodziewałem się tego, że on z krzaków mi wyskoczy. Właśnie, wątek fabularny będzie przebudowywany i wydaje mi się, w ogóle pójdziemy sobie po Kevina, bo on troszeczkę za długo tam jest, w tamtym miejscu. I wydaje mi się, że jako, że my teraz już przeszliśmy całą fabułę, no to wielu rzeczy po prostu nie doświadczymy. I chciałbym, żebyście teraz napisali w komentarzu, czy jest to spoko pomysł, żebyśmy zawiesili tą serię, gdy wyjdzie pełna wersja, cyk, wracamy na nowym save'ie, przechodzimy jeszcze raz fabułę ze wszystkimi nowościami i tak dalej, bo teraz, jak wszystko jest zakończone, a oni będą dodawali jakieś cutscenki, no to nie ma opcji, że ja wam to po prostu pokażę. Więc piszcie komentarze koniecznie, a my jesteśmy obok Kevina i też idziemy po dwa nowe przedmioty, które są w sumie bardzo blisko i tak naprawdę mógłbym tutaj... Ojejku, coś mnie goni? Nie, już myślałem, że coś mnie goni. Ale gonią mnie promocje na King Winscorem Flotar. Oczywiście wszystko jest taniej, polecam sobie serdecznie sprawdzić. I wydaje mi się, okej, ja to powiem teraz, że Kevina z nami już nie ma. Że on jest tutaj dlatego tak długo, że on po prostu nie żyje. I zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie, bo dowiedziałem się parę odcinków temu, że w ogóle te postacie, czyli Virginia oraz Kelvina, można zabić. Sorry, że w ogóle stosuję czasami Kevin, czasami Kelvin. Nie wiem, z jednej strony ja wiem, że ta postać nazywa się Kelvin, a z drugiej strony ochrzciliśmy go jako Kevin. I teraz sam nie wiem po prostu, której nazwy powinienem używać, więc okazuje się, że te postacie, które nam towarzyszą, można zabić. I jako, że on się nie ruszył tutaj od bardzo dawna, od jakichś 4-5 godzin, to jestem przekonany, że on po prostu nie żyje. I uwaga, zaraz będziemy na miejscu. Oj, nie widzę go, może on wpadł po prostu pod mapę. Dobra, to jest dziwne. O, przeszedłem. O nie, jednak. Co ci się stało? Kurde, co ja mam teraz z nim zrobić? Wrzucę go do rzeki. Ale wrzucę go nie dlatego, żeby się pozbyć ciała, tylko dlatego, żeby miał fajny pochówek. No bo co, mam go zostawić w śniegu leżącego? No to jest nasza wina. Nawet nie mam pojęcia, kiedy dokładnie on umarł. Bo Admiros mi mówił, że zostawił po prostu go, żeby sobie odpoczywał gdzieś tutaj. I możliwe, że on sobie odpoczywał. Podziwiał piękne, wiecie, piękne niebo, piękny las i jacyś kanibale go po prostu zaszli. Więc... przykro mi, ale Kevina z nami nie ma i to jest kolejny powód w sumie, dla którego warto by było rozpocząć za jakiś czas grę od samego początku właśnie, bo no bez niego to już nie będzie to samo. Ja wiem, że istnieją mody, żeby zrespić właśnie sobie te postacie, ale to już nie będzie ta sama osoba, która była na samym początku, więc próbuję go przepchnąć do tej wody i powiem wam, że no jest mały problem. O, już prawie go mamy, zobaczymy, czy w ogóle będzie płynął i płynie. Także żegnaj, Kevinie, byłeś naprawdę fajnym towarzyszem. Mimo tego, że czasami się nie słuchałeś, to i tak będzie nam ciebie brakowało. Przynajmniej go, wiecie, pożegnaliśmy. No niestety. Nie wiem, jak on umarł, tak jak mówiłem, ale musimy iść do kolejnego celu. Co ja mogłem mu zdjąć... Ojejku, tylko jest mały problem. Ja o tym nie pomyślałem, że... ja byłem pewien, że ta rzeczka, która tutaj jest, ona kończy się właśnie w tym wielkim morzu, czy też oceanie. Okazuje się, że nie, że on będzie w tym stawku.
I nie można niestety przenieść tego ciała, więc trzeba będzie coś z tym zrobić. Ale lecimy do kolejnej rzeczy i oczywiście lotnie oraz nowego bossa pokażę wam na samym końcu. I powiem wam mały taki spoiler, że wczoraj miałem dobre przeczucie, że wiedziałem, w której jaskini po prostu jest ten boss. Tylko okazało się, że ja doszedłem do tam pewnego momentu z zamkniętymi drzwiami i mówię, nie, no tam bossa na pewno nie będzie. Okazało się, że właśnie tam boss był. O! Ekipa jest, cześć. W sumie przetestuję sobie siekierkę. O, jeden hitek. O nie! Co on... Czekaj, co on trzyma w ręce? Chwila. Ciebie mogę odstrzelić. W ogóle jest o pewne opóźnienie, jeżeli chodzi o strzały. Ty, co on ma w ręce? Co to jest? O Jezu, skoczyłeś na mnie, psycholu. Nie rób tak więcej, proszę cię. Będę musiał pozbyć się twojej głowy, ale... O co chodzi? Co? Ty mi chcesz coś pokazać? Nie, jednak mi nie chcesz nic pokazać. Podobno są nowe animacje, jeżeli urywamy komuś głowę z broni. Tak właśnie słyszałem i... słyszałem, tak przeczytałem po prostu w changelogu, ale się trochę przestraszyłem tego. Ale dobra, sprawdzę, co tutaj jest w tym obozie i możemy ruszać dalej, bo nasz cel podróży jest tam, na granicy mapy. No jesteśmy na miejscu, tylko jest jeden mały problem, że tak dużo śniegu napadało, że nawet nie widać, co my dokładnie będziemy zbierali, ale... O właśnie, jest lornetka, także weźmy sobie od razu tą lornetkę i robi się ciemno, co mi się oczywiście nie podoba. Dobra, wezmę sobie jeszcze tutaj baton energetyczny, kombinezon, to jest dla Virginii, jeżeli byśmy chcieli jej dać. I sprawdźmy, gdzie jest ta lornetka. Tu jest. To jest nowy przedmiot. Uwaga. Bum. Zoom po prostu. To jest zoom, jeżeli chcielibyśmy na coś... O, tam w ogóle są jakieś skrzynki, także przydało się to od razu i... What? Chwila, co się dzieje? Śnieg zaczyna padać, to jest fajne, ale z jakiegoś powodu coś się zbugowało. I nie wiem dokładnie, o co chodzi. Jejku. Jakoś też... Na granicy ekranu tak jakby takie dziwne paski mi się pojawiły, jak mam... O, widzicie? Czekajcie. Chwila. Może uda mi się to za chwilę uchwycić. O, teraz. Teraz jak biegnę, po prawej stronie ekranu jest taki czarny pasek. Także coś tu jest nie tak. Nie... Chwila, że mi się popsuł. Coś mi się popsuło, widzowie, ja nie wiem, co to jest. Czy to jest... Może ja strój założyłem? A, może ten kombinezon, który ja zebrałem, to od razu udało się go założyć. Dobra, załóżmy to. Tak, wygląda na to, że ten strój, który po prostu tutaj był, to był troszeczkę zbugowany. Załóżmy sobie złotą zbroję, tylko... Gdzie jest złota zbroja? Bo nie widzę jej. Tam jest skorupa żółwia. O, właśnie, skorupa żółwia. Jeden z ważniejszych przedmiotów. Złota zbroja, dobra, jest założona, także odbagowaliśmy. Po prostu dwie rzeczy naraz się na siebie nałożyły. Trzeba będzie zrobić tutaj obóz i co? Lecimy do kolejnej rzeczy. Tylko zanim rozłożę obóz, no to niestety odwiedziło mnie tutaj paru ziomali, z którymi... Powiedzmy, że nie mam ochoty teraz rozmawiać. W ogóle ten shotgun, zauważyłem, że on jest dobry, jeżeli właśnie się przyceluje i strzeli centralnie w głowę. Inaczej jest totalnie bezużyteczny i jak byliśmy w tej jaskini, to tak się denerwowałem na tą broń, tak wydawałem się bezużyteczna. No a widzicie, teraz parę strzałów, jeden strzał w głowę wystarczy, żeby się pozbyć. Także ja buduję tutaj obóz i widzimy się na następnym punkcie. O, Virginia coś mi przyniosła, siema. Także dzięki za te jagódki, na pewno się przydadzą, patrząc na to, jak jestem wygłodniały, ale czekaj. Jak już tutaj jesteś, to ja chcę zobaczyć, czy mogę dać ci rzeczywiście te stroje. Możemy dać ci sukienkę albo kombinezon kamuflujący. Proszę bardzo, tak wyglądasz. W sukience wygląda w ten sposób. W sumie my tego, mimo tego, że właśnie mogliśmy dawać te przedmioty, to jakoś do tej pory tego nie robiliśmy, ale proszę bardzo, Virginia jest teraz w sukience. O nie, kolejna ekipa idzie. Tutaj widzę, że jest kolejny kanibal. No nie wiem, to jest jakiś poranny jogging, czy o co chodzi, że oni sobie biegną. Dobra, ja idę do kolejnego punktu. Virginia przyszła, mam nadzieję, że ona się nimi zajmie. Jeżeli nie, no to stracimy kolejną osobę. Ale ja mam inne rzeczy teraz do zrobienia. O, ile tutaj granatów jest, ale jesteśmy na miejscu, jak widzicie też przyszło towarzystwo. Na razie jeden osobnik. I tutaj mamy kolejny przedmiot, który został dodany właśnie w tej aktualizacji, czyli kombinezon skórzany dla Virginii. Tylko, że Virginia chyba gdzieś poszła w inną stronę, więc może jak wróci do domu, to po prostu jej pokażemy ten kombinezon i jej damy, a my będziemy powoli zbliżali, znaczy powoli. Powiem wam, że kolejne miejsce jest dość daleko, więc zastanawiam się, czy powinniśmy teraz zawalczyć z bossem, chociaż nie. Bossa zostawimy sobie na sam koniec, bo wydaje mi się, że mogę mieć z nim malutkie problemy, a teraz pójdziemy sobie po lotnię, czyli według mnie najfajniejszy przedmiot, jaki został dodany, tylko, że problem jest taki, że ta lotnia
Kalifornia jest daleko, daleko w górach, więc pewnie mi to zajmie. Inaczej, to jest bardzo blisko naszego domu, ale żeby się tam dostać, to trzeba naprawdę będzie się natrudzić, żeby właśnie wejść na te góry. No i jesteśmy na miejscu. Trasa nie była taka trudna, jak się spodziewałem, ale oto jest tutaj lotnia i powiem wam, że mało brakowało, żebym przypadkowo tą lotnię zrzucił i ona jest tak troszeczkę w złej pozycji i moim celem teraz jest polecenie w tamtą stronę. Tam gdzieś, jak patrzę teraz, jest nasz dom, więc może się uda polecieć tą lotnią. Tutaj w ogóle pięknie te góry wyglądają. Wystarczyło iść taką rzeczką i bez problemu doszliśmy sobie tutaj na górę, także bez zbędnego przedłużania. Jest! Aha, czyli tej lotni ja nie będę mógł mieć w ekwipunku. Okej, G. Okej, nie. Dobra, czyli to jest przedmiot, który rzeczywiście już wiem, jak będzie działał. Dobra, cyk. Trzeba jakoś kliknąć? Bo boję się, inaczej, nie chcę zrobić czegoś takiego, że ja tutaj, wiecie, wybiję się z tej lotni i spadnę gdzieś na sam dół. Także przetestujmy sobie na początku lotnię. Okej, działa to w ten sposób. O! Eskę chyba będę musiał wciskać zamiast W, bo W jakby kieruje nas w dół. Spokojnie z tą lotnią. Dobra, i pierwszy lot testowy był, także teraz spróbujemy polecieć do domu. Jeżeli wierzycie, że to się uda, zostawcie teraz lajka. Ja bym sobie nie dał, bo wydaje mi się, że to i tak się nie uda. Dobra, cyk. Leć. Okej. Okay. Ale to jest zarąbiste. Dobra, już wiem, jak tym sterować. Cyk, A, W. A gdzie jest nasz dom? Tu jest to jeziorko. Chyba to jest nasze jeziorko, nie? To, co tutaj widzimy... Jest! Widzę! Ale biało tutaj jest na tej mapie. I trzeba odpowiednio wylądować. Można oczywiście w ten sposób. Spokojnie, 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 spokojnie! Oj, teraz... Jak ja mam tu wylądować? To będzie problem. Mam nadzieję, że się nie rozwalę. Okej, jednak nie można się rozwalić. Ale mamy lotnię, przyprowadziłem ją do domu. I tak, nie ma tutaj bramy, jak może niektórzy zauważyli z poprzedniego odcinka, ponieważ nie zapisałem gry. Bo nawet na filmie wyszedłem Escape i mówię, kurde, nie zapisałem gry, czemu ja to zrobiłem? Więc wszystkie rzeczy, które pokazałem wam w poprzednim odcinku, czyli budowa bramy oraz zamykany nasz domek, niestety nie jest na razie zamknięty. Ale idziemy teraz do ostatniej rzeczy, lotnia 10 na 10, tylko szkoda, że trzeba tą lotnią, wiecie, gdzieś tam na górę iść, żeby raz sobie z niej polecieć. Bo gdyby można było, nie wiem, jakoś... chociaż nie, można wybudować wieżę. Można wybudować ogromną wieżę do latania właśnie lotnią, żeby odpalać tą lotnię. No nie wiem, czy coś takiego będzie. O, widzę, że ekipa jest. I chciałem jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Mam nadzieję, że to będzie gościu z maską, ponieważ my mamy złotą maskę. Tak, widzę, że to jest gościu z maską. Także od razu przypisuję tą maskę sobie na trójeczkę. A, mam już nawet przypisaną, także... What? Jest. Złota maska. No. I ja teraz biorę tą złotą maskę. On też, jak widzicie, patrzy na mnie. I pytanie, czy mnie... Okej, zarąbiście. No to fajnie, że mnie zaatakuje. Może to czerwona maska musi być jednak? Bo pamiętam, że to pisaliście o tym z tą maską. Ale no widzieliście, on mi od razu kopa chciał sprzedać. I z tego, co wiem, jeżeli... Okej. On powinien po prostu uznać mnie za równego sobie, a uznał mnie za zagrożenie, także przepraszam. Pa, pa. No, pozbyliśmy się gościa, szkoda, że tej broni też nie ma. Lecę teraz może po broń, bo wydaje mi się, że mam dość mało amunicji do shotguna na nowego bossa i widzimy się właśnie już na nowym bossiku. Dobra, chyba jestem na miejscu, także zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście będzie tutaj bossik, czy też nie. I od razu muszę założyć sobie zbroję. I powiem wam, że ja doszedłem do tych drzwi za pierwszym razem i mówię, nie, no niemożliwe, że tam jest boss. I dlatego po prostu się wycofałem. Także uwaga, shotgun jest, tylko jeszcze strój do nurkowania. Sobie zdejmijmy. Cyk, cyk. Mamy to. Hello? Jest tu kto? Okej, widzę, że jest pusto i spokojnie. Może gdzieś ten boss? Ty, gdzie on jest? Trochę dziwne to jest, bo on, z tego co rozumiem, on powinien właśnie być w tym pomieszczeniu. Found the Pafton Family. O, coś znalazłem. Jest! Wstaję! O kurde! Czy to jest to? Nie, no to nie wygląda jak boss. O, idzie jakiś! Dobra. O! On mnie zone-shotował! Ja miałem... Czekajcie, wydaje mi się, że ja miałem full HP? I zostałem pokonany tako, po prostu? Trochę zlekceważyłem przeciwnika, więc teraz mam full zbroję
i jestem przygotowany na wszystko, no i prawdopodobnie nie zostanę zwanshotowany. Okej, tam widzę, że... Oj, on jakoś tak dziwnie mutuje. Pa. No, kurde, jak on chodzi? Co to ma być? Ja chcę oczywiście mu się przyjrzeć. Ej, ty sobie idź. I czyli trzy od razu paski zbroi są atakowane. Dobra, cyk. Mocny zawodnik. Czyli to jest rodzina, która zmutowała. Właśnie dlatego wydaje mi się, że fajnie by było po prostu wrócić sobie. Oj, amunicja mi się skończyła, tak? Tak, amunicja mi się skończyła. Także mamy mały problem. A czy mogę zmienić tą amunicję? Wiem, że jakoś była opcja, żeby to zrobić. Dobra, na katanę. Cyk. Zablokowany. O. Serio? To już? Okej, szybki. Szybki bossik, chyba że tym shotgunem udało mi się tak, wiecie, ładnie to ogarnąć, ale to nie zmienia faktu, że jeszcze jest druga osoba, którą musimy pokonać. Czy ona idzie do mnie? Nie, zbakowała się, więc ja wezmę szybko pistolet, który mamy tutaj, pod trójeczkę oczywiście. O! Tam ktoś wstał? Nie, po prostu ta osoba przeszła w inną stronę. O, bo to jest chyba, nie wiem, czy to jest jakaś mamusia po prostu tej Virginii, czy o co chodzi, ale... Bardzo trudno ją trafić, to już widzę. O, i amunicja mi się skończyła. Dobra, czyli jednak katana. Ona jest na pewno silniejsza niż jakikolwiek potwór, którego spotkaliśmy. Zobacz na to, jak ona bije. Ile ona pasków zbroi niszczy. Dobra, trzeba parować. Chodź. Z niego już skórę zdjęliśmy, ale została jeszcze ona. Oj! Dobra, szybka. Jest bardzo, bardzo szybka. Ale chyba ją pokonaliśmy i tak. I to był mini boss jednak. To nie był. To nie jest taki pełnoprawny boss. Tylko doczytałem, że to jest mini boss, ale nie zmienia to faktu, że naprawdę jest to wymagający przeciwnik. I najprawdopodobniej no, cała fabuła zostanie, wiecie, przebudowana, zostaną dodane takie rzeczy jak tutaj. Alto. Halo, to dziwnie wygląda. Także słuchajcie, to były wszystkie zmiany, jakie były w tym update'cie, jeżeli tak chodzi o typowo content. Jest gdzieś jeszcze ta wieża, są te wieże właśnie dodane kanibali, ale chyba już nie będę tego szukał. Dajcie koniecznie znać, jak właśnie widzicie to, czy chcielibyście teraz przerwę od tej gry i później dopiero wracamy sobie z Admirosem i sprawdzamy wszelkie nowości, czy raz na te dwa tygodnie taki odcinek po prostu sprawdzający, co się zmieniło. Piszcie i co? Życzę wam miłego dnia, jeżeli się podobało, zostawcie lajka i do zobaczenia w kolejnym odcinku.